Piłka meczowa uderza! W sobotę w włoskiej Weronie Zaksa dopisała historię polskiej siatkówki. W wielkim finale kędzierzynianie pokonali trzykrotnego zwycięzcę Ligi Mistrzów Trentino Itas 3-1. Najlepsza drużyna Europy 2021 roku, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Na taki sukces polska siatkówka czekała aż 43 lata. Do tej pory jedynym polskim zespołem, jaki zwyciężył w europejskim turnieju klubowym, był Płomień Milowice, który w 1978 roku zdobył Puchar Europy w Bazylei. Serdeczne gratulacje, proszę przyjąć. Ode mnie gratulacje, piękne emocje, śledziliśmy te rozgrywki, były one bardzo emocjonujące. Tym sportowym sukcesem trzeba się podzielić. I dlatego dla zawodników zaraz po majówce w rodzinnym dla klubu Kędzierzynie Koźlu zorganizowano uroczystą fetę. Zawodnikom dziękowali za sportowe przeżycia i niezapomniane wzruszenia kibice i sponsor Grupa Azoty ZAK S.A. Tworzymy historię Zaksa, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle zapisuje się na kartach historii polskiej siatkówki. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Klub ma tu solidne wsparcie, nie tylko mentalne, ale także materialne. Bo chciałem przypomnieć, że jesteśmy nie tylko największym sponsorem tego klubu, klubowego mistrza Europy, ale jesteśmy przede wszystkim właścicielem tego klubu. Wiele zainwestowaliśmy, wiele czasu poświęciliśmy dla rozwoju siatkówki przede wszystkim w Polsce poprzez właśnie Zaksę. Jak widać dzisiaj mamy tego owoce. Grupa Azoty ZAK S.A. to silna marka, co potwierdzają wyniki finansowe, także w trudnym dla wszystkich okresie pandemii. W programie FETY znalazł się także przejazd przez sam zakład. Tam zawodnicy mogli zobaczyć, jak wygląda ich sponsor nieco od kuchni, a pracownicy, którzy bez wyjątku z pewnością są najwierniejszymi kibicami klubu, mieli szansę na spotkanie z drużyną, a nawet mogli potrzymać w dłoniach mistrzowski puchar i zrobić pamiątkowe zdjęcie z tym niezwykłym trofeum. Po rundzie honorowej przez wydziały chemicznej fabryki, jaką odbył otwarty autobus z mistrzowskim zespołem, cała kawalkada pojazdów w asyście motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego Lotor przejechała do centrum miasta, gdzie pod halą sportową Śródmieście doszło do spotkania z kibicami. Kibice, jak zawsze wierni, z instrumentami, można by rzec w pełnym rynsztunku, mogli zademonstrować swoje wsparcie dla drużyny. Tym razem niesieni sportową euforią wielkiego zwycięstwa. Prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Artur Kamiński mówi, że sukces bardzo cieszy. Zapytany o plany na przyszłość podkreśla, że trzyma kciuki za formę zespołu. Wiadomo, jak to w sporcie jest, że zazwyczaj znacznie trudniej utrzymać się jest na topie niż zdobyć ten top, zdobyć te najwyższe laury i jako właściciel będziemy robić wszystko, żeby naszym siatkarzom nie zabrakło takich bieżących elementów do funkcjonowania. Trzymamy kciuki, aby właśnie na kanwie tego zwycięstwa w Lidze Mistrzów, zdobycia klubowego mistrza Europy, nasi siatkarze, a część zawodników Zaksy są zawodnikami naszej reprezentacji, zdobyli być może, daj Boże, i trzymamy kciuki, mistrzostwo olimpijskie.